Cześć, witajcie serdecznie. O, widzę, że jest ktoś, kto pierwszy raz obejrzy live. E, witaj, Etlap. E, no właśnie, bo taka nietypowa pora, piątek, to raczej się powinno bawić o tej porze, a nie e, oglądać live'a. Już poczekajcie, bo coś niewyraźny, strasznie jestem, więc już się naprawiam. E, co prawda e, to w sumie pasuje do mojego stanu zdrowotnego, więc e, nawet się zgrywa. E, ale że, no nawet rutyn oskorbin nie poszedł, ale coś innego poszło, więc... Więc powiedzmy, że się stan yy, o, na obrazie zgadzał przez chwilę z y, moim stanem samopoczucia. Witajcie, e, witajcie serdecznie. No i e, pora dziś będzie o niczym. Kamil, tak uważasz? No trochę tak, powiem szczerze, że trochę tak to będzie, bo mm, jeszcze się zanim się wypnę, to się zapnę, jak mawiali w, w kabarecie tej. Dobra, powinno być OK. E, witajcie serdecznie. No, właśnie, coś widzę, że będziecie mieli na pewno zaraz porady, jak wyleczyć gardło. Próbowałem, próbowałem już różnych, zobaczymy. Może, może pogadanie z Wami da radę i prze, przetrę trochę to gardło. Będzie o niczym, no bo rzeczywiście, w, w kontekście Alfa Romeo i tego, co się dzieje z ostatnim miejscem wolnym w Formule 1 na sezon 2022, czyli właśnie w Alfie, nie, nie dzieje się nic i to jest zastanawiające. Oczywiście jest dużo plotek, dużo. Domysłów, dużo wypowiedzi, również najbardziej zainteresowanych, również od kierowców, również od szefostwa zespołu. Próbowałem, próbowałem, Jarosław. No ale nic się nie dzieje. A tak naprawdę mieliśmy już mieć pod koniec września decyzję. Mieliśmy mieć na początku października ewentualnie, mieliśmy też y, taką wypowiedź Roberta Kubicy, który dawał sobie deadline do końca września i z tych deadline'ów, z tych zapowiedzi nic nie wyszło. No tak się zazwyczaj dzieje, kiedy zostaje to ostatnie miejsce w Formule 1, to nagle ono się robi niezwykle cenne, niezwykle y, łakomym kąskiem, no i wszyscy tutaj chcą coś ugrać, czy to dla siebie, czy, y, czy nie dla siebie, czy medialnie, czy faktycznie. No po prostu, im więcej się o Alfie mówi, no tak brutalnie mówiąc, tym lepiej. No. Na tym też polega ten cały marketing, że im więcej o nas rozmawiają, tym lepiej. Dlatego Alfa no, może nie jest w ich interesie tak od razu rozstrzyganie tej. Sprawy i podawanie wszystkiego na tacy, no bo przecież tak podane wszystko na tacy miało już być. To znaczy, Guan yu według autosportu, to nie są moje wymysły, miał już mieć podpisany kontrakt, czy bardzo blisko być podpisanego tego kontraktu. Wszystkie szczegóły miały być ustawione, ustalone. Natomiast no wydaje się, że chyba jeszcze coś tam jest dogrywane. Jeżeli byście chcieli coś zadać mi jakieś pytanie, czy odnieść się do jakiejś mojej wypowiedzi, oznaczajcie proszę mnie powrót Roberta, wtedy będę widział taki komentarz łatwiej i pod koniec wloga się do niego odniosę. No właśnie, bardzo dobrze zauważasz, Edward, że to jest syndrom Williamsa. Williams też sobie zostawiał w ostatnich latach tak ostatnie miejsca, czekali do Abu Zabi 2017, 18, 19. W Abu Zabi 22 listopada potwierdzili. Roberta Kubice, <knie> wcześniej był potwierdzony George Russell, więc wtedy im dość krótko poszło. Natomiast kiedy jest taka licytacja, no to po prostu czeka się do ostatniej chwili i ten last call się przedłuża yy, po raz pierwszy, drugi i ten trzeci raz to zazwyczaj właśnie pada. Najpóźniej. No, ale podsumowując, już może tak bardziej konkretnie te wypowiedzi, które mieliśmy od początku tygodnia, no to warto zauważyć, jeszcze od tego, zacząć od tego, co się wydarzyło jeszcze w Soczi, od wypowiedzi z Grand Prix Rosji czy po Grand Prix Rosji Freda Wasera, który rozmawiał z Eleven Sports. i Aldona Marciniak zdradziła, że dorwali Freda Wasera już kilka godzin w godzinach nocnych, że tak powiem, po zakończeniu tego, <laughs> tego wyścigu, gdy wychodził z motorhomeu. Alpin, no, wiemy, że Alpin to ten zespół, który ma swoich świetnych juniorów. W Formule 2 pierwsze miejsce Oskar Piastri, drugie miejsce Guaniurzu, no ale o Piastrzym ze względu na brak funduszy, no niestety się nie mówi. Jego menadżer, Mark Weber, przyznaje, że no niestety, ale brak dużego wsparcia finansowego jest ogromną przeszkodą dla tego kierowcy w kontynuowaniu kariery w Formule 1, dlatego więcej mówi się o Guaniurzu, który takie wsparcie sponsorskie ma mieć. Fred Waser mówi oczywiście, że zawsze jako pierwsze są wyniki. To wyniki decydują, czy interesują się danym kierowcą, to wyniki decydują, czy dany kierowca ma. Większe lub mniejsze szanse na angaż, no ale aspekt finansowy i tu Fred Vassar też uczciwie mówi, no, byłoby utopią myśleć, że nie ma znaczenia, byłoby też. Ci, którzy mówią, że nie ma znaczenia, no to po prostu kłamią, ponieważ ma to znaczenie. Pytanie, jak duże ma to znaczenie i jak duże może mieć w tym kontekście dla Alfy znaczenie na 2022 rok? Wiemy, że są limity budżetowe, więc te 145 milionów dolarów trzeba po prostu wydać. Więcej, jak się ma kasy, no można coś, coś tam kombinować, wiadomo, od przybytku głowa nie boli, podobno. Natomiast, no, mimo wszystko, nie, nie jest to już tak, że ich, im więcej tych pieniędzy. Tym lepiej. Ja na to też zwracałem uwagę w jednym z wpisów i mówiłem chyba też kilka razy Wam, że no pieniądze wszystkiego nie załatwią. Tutaj musi jeszcze kilka innych czynników się zgrać. Fred Wasser w tej wspomnianej już rozmowie z Eleven Sports powiedział tak dość przyjemnie, ale też może nieprzyjemnie o Robercie Kubicy. Powiedział tak: <laughs> No, też mówił Antonio, ale o Robercie. Tak, tak, Robert ma pozostać częścią zespołu, ale czy będzie kierowcą podstawowym to już trudniejsza kwestia, to już trochę trudniejsza kwestia, ale jest częścią zespołu, ma na niego ogromny wpływ, ma wpływ na rozwój, kwestie techniczne. Wykonał świetną pracę jako kierowca rezerwowy i z pewnością chcemy zatrzymać go w ekipie. No cóż, te, te. Marcin Jędrzejczyk, tak, też powiem o tym Audi i Porsche F1, to na koniec przejdziemy sobie do takich wydarzeń z formuły 1. Natomiast już co do najważniejszego tematu, czyli Roberta Kubicy i Alfy, no to widać z tych wypowiedzi, że to, to no jasne, lepiej obejrzyjcie sobie i na blogu też znajdziecie tę wypowiedź w formie wideo. Freda Wasera to jest tekst z niedzieli, z końcówki dnia. Kiedy to właśnie mówi? Czy na fanpageu 11 Sports, na Twitterze, na profilu? No to wynika, wynikałoby, że on tak nie chce powiedzieć nie, ale że Robert jest ważną częścią zespołu, chcą go zatrzymać. No, że to z tym kierowcą podstawowym to taka trudniejsza kwestia. Generalnie nie była to jakaś taka mega pozytywna wypowiedź, z której można by nabrać optymizmu. Natomiast no, widać, że jest pewien aspekt, który może być Pewnym plusem, czy pewną dobrą wskazówką to jest to, że chcą zatrzymać Kubicę jako kierowcę i na pewno też za tym idzie, że chcą zatrzymać Orlen jako sponsora. No, mimo wszystko Alfa jako zespół prywatny musi też myśleć bardzo dużo o pieniądzach i ten aspekt finansowy wydaje mi się, że jest tak minimum pół na pół, jeżeli chodzi o ten zespół, a jeżeli nie ważniejszy. I tu jest bardzo dość Dość ciekawa kwestia, dość sporo można analizować, można jakieś wnioski wysnuwać, no ale widać, że Orleno jest ważnym, ważnym też dla Alfa Romeo. No i właśnie Robert Kubica mówi z drugiej strony, że ta jego przyszłość w Formule 1 jest bardzo mocno uzależniona od Orlenu, od tego, co Worlenie postanowią, no i widać, że jeżeli tutaj jest plus i tu jest plus, no to może gdzieś tam też dać plus w postaci tego, że jeżeli nie będzie innej możliwości dla Alfy, żeby wziąć kierowcę z dużym budżetem, to Robert nagle może stać się faworytem, chociaż ja nie przewiduję raczej takiego scenariusza i jak wiecie, jestem raczej z tych, którzy no, chłodzą nastroje i mówią, żeby się zbytnio nie podpalać, natomiast no mimo wszystko nie można zignorować tego, że sprawa się generalnie przedłuża, bo w tym samym wywiadzie, o Wspomniałem przed chwilą, Fred Wasser mówi, że chciałby, że chce podjąć decyzję w ciągu kilku najbliższych rund. No to kilka najbliższych rund to są minimum dwie, a to nam czyni cały miesiąc czekania, no bo od Grand Prix USA to jest 24 października, z tego co pamiętam, a zatem mamy już końcówkę października. Im bardziej sprawa się przedłuża, tym większe szanse według mnie Roberta Kubicy. Jeżeli miałoby rzeczywiście tak być, że Guan już miałby być potwierdzony. Pewny i tak dalej. No to po co mieliby czekać? Po co mieliby zwlekać? Można by było to już ogłosić, już i tak dużo się o Alfie mówiło. Teraz można by właśnie już budować na tym sukcesie i zająć się normalną pracą. Natomiast nie, nie jest to ogłaszane i można się zastanawiać, czy to rzeczywiście chodzi o to, że Guan już chciałby dłuższego kontraktu, a Fred Waser oferuje mu tylko kontrakt jednoroczny. Bartek z Marsik w F1? No myślę, że nie. Póki co Bartek dzisiaj, jutro walczy o. Mistrzostwo świata na żużlu, Trzymamy kciuki, dzisiaj już idzie nieźle, także mam nadzieję, że będzie trzeci tytuł mistrzowski. Natomiast wracając do, do Guanyużu, czy to rzeczywiście chodzi, jest ten zgrzyt, jeżeli chodzi o negocjacje, że chińscy sponsorzy chcą? Chociaż ci chińscy sponsorzy są tak dość enigmatyczni. No. Chińscy sponsorzy no to tak jak gdzie to było? W Killerze? Nie, nie, nie pamiętam już, no w każdym razie kolumbijscy inwestorzy, czy jacyś tam, a nie, przepraszam, to. W koronie kielce było senegalscy inwestorzy przecież słynni. Tak, no to, to mniej więcej często się pojawiają i w innych klubach i, i tacy jacyś tajemnicy inwestorzy, którzy obiecują złote góry, a potem no cóż, wychodzi jak wychodzi. I być może tutaj będzie to samo, być może to ogromne wsparcie nie jest tak ogromne, jak się wydaje. Zresztą, jeżeli wsparcie by decydowało, to myślę, że na przykład taki Marino, to gdyby miał punkty do superlicencji, to już by jeździł. Natomiast no jest, jest pewna wątpliwość, jest pewna zagadkowość. Która może niektórym dawać nadzieję, czy robić nadzieję na to, że cały czas ta Alfa nie jest podpisana, że tam cały czas coś się kotuje za kulisami. Fred Wasser mówił też, że chcą mieć lepszy ogląd sytuacji w Formule 2. No to raczej nie mieli tego lepszego oglądu, patrząc co, po tym, co zrobił m, m, Guanyużu podczas Grand Prix Rossi, no, kiedy generalnie spisał się słabo. Teraz przed nami e, następne rundy: to jest Arabia Saudyjska, czyli pierwszy weekend grudnia Formuły 2, i e, Abu Dhabi, czyli połowa grudnia. I no co, Fred Wasser chce czekać, aż y, jakiś konkretny wynik sobie zapewni Guanyżu. W tym tygodniu prezentowałem wam wypowiedź, która chyba okazała się dość y, przeterminowaną wypowiedzią, bo y, Guanyżu mówił coś podobnego w czerwcu. Nie wiem, czy to, to samo zostało teraz zacytowane przez kilka portali i przeze mnie również. Czy to była jakaś nowa wypowiedź? W każdym razie Guan już powiedział, że musi być pierwszy, drugi albo trzeci, i wtedy szansa w Formule 1 się pojawi. A zatem no, jest bardzo blisko tego trzeciego miejsca. Chociaż nie jest ono jeszcze gwarantowane, bo do końca sezonu pozostaje 140 punktów. Jeżeli żół miałby się spisywać tak, jak się spisywał w ostatnich rundach, no to generalnie będzie słabo, bo teraz jest dość blisko niego. Robert Schwartzman, który tam traci chyba 7 punktów, 14 punktów traci z tego co pamiętam Teo Purczer, więc to też nie jest jakiś rewelacyjny wynik. <ścoughs> Przepraszam. To też nie jest jakiś rewelacyjny wynik i to też nie jest jakaś mega duża strata, więc jeszcze ta pierwsza trójka no, może nie być pewna. Oczywiście punkty do superlicencji w przypadku Guaniuszu są już raczej pewne, bo on musi być w pierwszej dziesiątce, żeby te punkty sobie zapewnić. Brakuje mu naprawdę niewiele, więc o to się raczej nie należy martwić. Natomiast no pytanie, czy tam nie było jakiejś klauzuli, że właśnie Guaniuszu ma być na konkretnym miejscu w Formule 2, żeby sobie angaż w Alfie zapewnić. Nie sądzę, żeby takie konkretne liczby się stawiało. Mówiło się podczas 2019 roku, że Nicolas Latifi musi być w pierwszej dwójce, przy czym u niego to też wynikało trochę z punktów do superlicencji, żeby mieć angaż w Williamsie, ale to też nie było tak. Tam już od dawna było wiadomo, od połowy sezonu, że to Latifi przejmie miejsce Roberta Kubicy. Dlatego też, że Robert Kubica w Singapurze zrobił ruch wyprzedzający, tak jak powinien był zresztą zrobić. No i dlatego nie sądzę, aby taka klauzula była i nie sądzę, aby ona miała jakieś znaczenie. I nie sądzę też, aby wyniki w ogóle w Formule 2 Guanyajuur miały znaczenie. To jest kierowca trochę hype'owany, To jest kierowca, który jeździ już trzeci sezon w Formule 2. Mówi, że więcej sezonów nie zamierza jeździć, bo uważa, że już wystarczająco pokazał siebie w dotychczasowych wyścigach. Więc wydaje mi się, że. E, e, dla, dlatego wydaje mi się, że. No, nie, nie są tu, to, to nie jest kwestia talentu, to jest kwestia raczej układów, układzików, pieniędzy, no i osiągnięcia jakiegoś tam minimalnego poziomu sportowego, tak żeby można było się wytłumaczyć z takiego transferu, chociaż no wiemy, że na przykład yy, yy, Nikita Mazepin jakoś tego poziomu sportowego nie prezentuje, a w się znalazł, więc to też wszystko zależy od tego, jak na pieniądze zdeterminowany jest dany zespół. No, w ubiegłym roku miało to większy sens, na pewno, niż w tym. To jest wypowiedź, która padła oczywiście na początku ubiegłego, czy pod koniec ubiegłego tygodnia, ale no, nie jest to jedyna wypowiedź dotycząca fotela w Alfa Romeo, bo mówi się też troszkę o Antonio Giovinazzi, Im więcej ostatnio. Antonio Giovinazzi sam deklaruje, że absolutnie on się z Formuły 1 nigdzie nie wybiera, że nie szuka sobie nigdzie, nigdzie, i nigdzie indziej miejsca. Bo Ferrari mu już znalazło, tak? Nie mówcie Antonio, ale Ferrari mu już znalazło, i jakby coś to będzie liderem projektu LMP2, a potem Hypercara w, w WEC, Ferrari. No ale to może Antonio nie wiedzieć, rzeczywiście, bo tam się w Formule 1 bardzo mocno zajmuje ściganiem w czołówce. No to tak, pół ten pół serio, czy trochę ironicznie. Natomiast on mówi, że nie szuka sobie miejsca, że cały czas chce pozostać w Alfie. Fred Wasser mówi też, że no cały czas wszystko zależy od y, Antonio Giovinazziego. Zacznie się spisywać, jeżeli poskłada wreszcie wreszcie po 50 paru wyścigach, 54 już chyba y, wszystkie puzle do kupy, jeżeli wszy, będzie mógł y, przejechać taki perfekcyjny weekend, no to może mieć szansę. No tylko, że z tymi perfekcyjnymi weekendami u Antonio Giovinazziego bywa różnie, a żeby nie powiedzieć, że y, bardziej słabo. Y, y, że bywa słabo, bo jeżeli pojedzie do, do przekwalifikacji, to zawsze się potem coś wydarzy i to zazwyczaj, z jego winy w wyścigu, co sprawia, że no nie będzie miał po prostu szans na osiągnięcie dobrego. Rezultatu. No ale o Antonio Dziwinacym też się nie zapomina i też się w kontekście e, miejsca w Alfie oczywiście mówi i e, tym e, kierowcą numer 2 nadal on może być. Dlaczego mówię kierowcą numer 2? No bo Fred Wasser też mówił o e, Waltrim Bottasie, czyli o tym, który będzie liderem Alfy, i to dwa, tutaj tak zdecydowanie mówi Fred Wasser, że to jest ten kierowca, wokół którego chcemy budować zespół, i to używa takich jeszcze porównań, że e, patrząc na wszystkie dobre projekty w ostatnich kilkunastu latach w Formule 1. To zawsze zespół był budowany wokół kierowcy. No i jakie podał przykłady? Renault miało Fernando Alonso, Ferrari miało Michaela Schumachera, Mercedes ma Louisa Hamiltona, Red Bull miał Sebastiana Vettela. I o ile to jest mega prawdziwa i słuszna wypowiedź, tak jak Renault w 2010 miał Roberta Kubice. tak no cóż jest w obecnym, w obecnym kontekście kiedy Valtteri Botasz często on nie spisuje się tak jak powinien, jest to dość groteskowa wypowiedź, przy czym ja nie uważam Walteriego Botasa za złego kierowcę uważam, że na przykład w porównaniu z Sebastianem Vettel'em jest obecnie lepszym kierowcą uważam, że to jest też taki zawodnik, który nie wytrzymuje presji, ale jeżeli tą presję z niego zdjąć, tak jak w ostatnich wyścigach w Mercedesie często i tak jak na początkach sezonu też, kiedy jeszcze uważa, że ma szansę powalczyć z Luisem Hamiltonem tak jak było w Williamsie, kiedy pokonywał Felipe Massę, kiedy z Zjąć z niego tę presję i dorzucić taką, taką łatkę lidera zespołu, to Walteri Botas naprawdę potrafi bardzo dobrze pojechać, i to może być jego powiedzmy odrodzenie w Alfie Romeo w przyszłym sezonie, i może to być rzeczywiście klucz do jego dobrych wyników i do, do stania się takim liderem zespołu, no nie ma co tutaj ukrywać. Widać, że Fred Wasser raczej mocno patrzy na tych kierowców, którzy są w Formule 2, tych młodych, że do Walteriego Botasa chce dokoptować kogoś, kto będzie po prostu perspektywiczny w dłuższym. Czasie. Przy czym o Walterim Botasie też mówi, że to jest kierowca na wiele lat w Alfie Romeo. Z drugiej strony no ten kierowca młody, perspektywiczny z Formuły 2 musi też spełnić pewne warunki finansowe. I tutaj może być pewien problem i tutaj może być przewaga na przykład takiego zawodnika jak Robert Kubica, jeżeli za tym poziomem sportowym nie pójdą pieniądze albo gdzieś tutaj się to nie wybilansuje tak, jakby Fred Wasser nie chciał, no ale to jest jeszcze właśnie być może ustalane i być może teraz, bo spotkanie z udziałowcami Alfy miało być właśnie teraz, w tych, w tych dniach teraz, które mamy po Grand Prix Rosji, przed Grand Prix Turcji i być może tutaj spotkanie z udziałowcami coś się sprawi, że oni postawią mocniej nacisk na pewien aspekt być może zostanie przedstawiona jaką je oferta udziałowcom, jaką daje Orlen, jaką daje, dają partnerzy Guan Yu no bo wiecie z partnerami w Formule 1 też różnie bywa, było takie Rich Energy, które też miało być mega solidnym partnerem, było, był też Rocket, który no, okazał się trochę solidniejszym partnerem, no ale mimo wszystko w William się długo miejsca nie zagrzał ze względu na te zmiany właścicielskie, więc no, dużo się tutaj może jeszcze wydarzyć dużo może zależeć właśnie od tego spotkania z udziałowcami, bo Fred waser jedno, to jest szef zespołu, ale właściciele, którzy decydują o finansach, to drugie. No i tutaj jest pewien, pewna furtka dla niespodziewanych rozstrzygnięć, czyli niespodziewanych, czyli zatrudnienie kogoś innego niż na przykład Guan Yuzhu. Dlaczego, tutaj było pytanie i nie wiem, czy zdą, zdążę dotrzeć do tego, kto zadał, Sebastian, dlaczego mówi się, że Nick DeVries, bo to jest kolejny trop z tego tygodnia, kolejna plot, że dlaczego Nick DeVries ma szansę? No, właśnie to jest dość zastanawiające. Za Nickiem DeVriesem stoi Jumbo, to jest taka sieć holenderskich sklepów detalicznych. To jest sponsor pewny, solidny, który ma swój zespół w LMP2, na przykład Racing Team Netherlands. To jest zespół, który, to jest sponsor, który potrafi dużo łożyć, no ale pamiętamy, że w sezonie 2019, w sezonie 2020 kiedy Nick DeVries wygrywał Formułę 2, no Jumbo nie było w stanie zapewnić mu żadnego miejsca w Formule 1 i dość szybko zrezygnowano właśnie ze wsparcia. Jumbo też pojawia się na przykład, jeżeli chodzi o Maxa Verstappena na kasku, na, na dole wizjera, możecie zobaczyć ten logotyp. No ale mówi się, że Jumbo ma mocno ograniczone możliwości finansowe, że to jest kilka milionów euro, jeżeli chodzi o e, zafundowanie jednego sezonu kierowcy. No i widocznie dla Alfy to jest zbyt mała kwota, żeby w ogóle podjąć rozmowy z Nikiem Debrysem i ja osobiście w Nika De nie wierzę, bo nie wierzę też w kierowcę, który e, w pełny skład kierowców powiązanych z Mercedesem. Jasne, Fred Wasser i Toto Wolf kumple od lat e, e, razem. Prowadzili zespół, jeden był świadkiem na ślubie drugiego. No widać po Walterium Botasie, że są w dobrej komitywie, no ale jest pewien limit też właśnie, no, może być narzucony limit przez właścicieli zespołu. Który powie, no słuchaj, Fred, no chciałbyś komuś tam załatwić miejsce, no ale my też musimy patrzeć na kasę. I wtedy na rachunek przy Niku De Vriesie się nie, nie zgodzi. Podobno trwają intensywne rozmowy, podobno Toto Wolf bardzo optuje za Nikiem De Vriesem właśnie w Alfie. Mówiło się przecież jeszcze dwa miesiące temu, czy półtora miesiąca temu, że to jest faworyt w ogóle do miejsca w Formule 1, że Mercedes po wygraniu Formuły E załatwia mu to miejsce. No wiadomo już, że jeżeli nie załatwi mu tego miejsca, nie załatwi De Vriesowi miejsca, no to będzie. W ostatnim sezonie Mercedesa w Formule E Holender jeździł. No ale według mnie to jest taka po prostu gdzieś plotka rzucona, nie ma zbytniego pokrycia. Ale w, mówię, im dłużej ta sprawa się trwa, im dłużej się przyciąga. Tym większa szansa na jakieś takie dość zaskakujące um, dość zaskakujące rozstrzygnięcie w kontekście właśnie miejsca, czyli tego, że nie będzie to Guan yu Roger Benoit to kolejna wypowiedź z tego tygodnia. To jest szwajcarski dziennikarz, bardzo doświadczony, mający swoje pewne wpadki. W ubiegłym roku twierdził na 100%, że Kimi Raikkonen odchodzi już z Formuły 1, że nie będzie fina. Natomiast y, też y, zdarzało mu się gratulować na podstawie fałszywego tweeta Robertowi Kubicy Angażów w y, hasie. Jako kierowca rezerwowy, no ale mimo wszystko ma pewne dobre wtyki w Hinwil. no bo to ten sam kraj do Curychu 50 kilometrów, więc można powiedzieć, że może wiedzieć więcej. I on mówi, że lista kandydatów się nie zmienia. Wspomina też o Robercie Kubicy, mówi, pisze, że lista kandydatów pozostaje ta sama. Tytułowy sponsor, czyli Alfa, naciska na Giovina Ciego, ale Alfa nie ma już, czy koncert Talantis nie ma już prawa do obsadzenia tego miejsca. Główny sponsor i Zespołu, czyli Orlen i polscy kibice marzą o Robercie Kubicy, no ale według Benoit odpowiedź tkwi, leży w Formule 2, no i właśnie tutaj wymienia Guaniuszu czy Teo Puczer. No i właśnie Teo Puczer to jest taka kolejna dość mydlana opera, bo Fred Wasser przez cały sezon i nawet teraz mówi, że jest za wcześnie troszkę dla Teo że Teo też musi zdobyć odpowiednie punkty do superlicencji, póki co je sobie zapewnia, no ale że chciałby go na sezon 2023 do Alfy, no i tutaj jest ta kość niezgody z chińskimi sponsorami Guanyuszu, ponieważ oni by chcieli dłużej. A Fred Wasser chce dokoptować do Walteriego Bottasa Teo Poucher, mieć francuskiego kierowcę, czyli swojego rodaka, też to może wpłynąć dobrze na sprzedaż Alfy we Francji i tak dalej. No tutaj są różne interesy. Trzeba też zauważyć, że być może Alf Alfa Romeo dała taką, takie ciche przyzwolenie na zmianę Antonio Givinaciego. Jeżeli ten kierowca, który zostanie zatrudniony, przyniesie dużo pieniędzy albo będzie bardzo atrakcyjny, jeżeli chodzi o rynek zbytu Alfy. Dla, dla, no właśnie, dla koncernu, czyli po prostu dla samochodów drogowych. No i być może tutaj rynek chiński, chociaż ja w tę siłę nabywczą rynku chińskiego przy tych ich wszystkich podróbkach i swoich markach niezby, niezbyt wierzę, no ale mimo wszystko e, populacja sama robi robotę i e, no rzeczywiście może to być dość ciekawe. Przy czym Formuła 1 nie jest zbyt popularnym sportem w Chinach. To nie jest tak, jak, e, że, że całe Chiny teraz czekają na swojego chińskiego kierowcę w Formule 1, że nie mogą się doczekać, że cały czas pojawiają się artykuły, tak jak choćby w Polsce dotyczące Roberta Kubicy, tam tych tekstów jest mało. To niektórzy z was śledzili, niektórzy sprawdzali, że nie pisze się dużo o Guaniu Żu, o jego szansach na Formuł 1. Coś tam się oczywiście wspomina, no ale mimo wszystko to nie jest sport, który można by nazwać sportami narodowymi w Chinach. Również ze względu na po prostu wątłą historię, no i to, że tam Grand Prix inny od, od paru lat gości w Formule 1, ale jest coraz bliżej stracenia tego, tego miejsca w F1. No, od paru lat to przesadziłem, no bo od, od ponad 20, z tego co kojarzę. No dobrze. Więc sprawdzę jeszcze, czy wszystkie te plotki, które się pojawiły, omówiłem, czy wszystkie wypowiedzi yy, padły z tych, yy, z tych yy, które padły w ostatnim tygodniu, czy po prostu, które zacytowałem. Yy, no Fre Fred Wasser mówi, że jeszcze chce poczekać, chce mieć lepszy podgląd, podgląd i, i tak dalej, przy czym na co tu czekać, to ja nie wiem, skoro jest guan już usta ustalony, no to... A może nie jest ustalony i tu jest właśnie ta kwestia, jak bardzo pewna była przyszłość Gwaniuszu, Alfie Romeo, tak żeby mówić, że to jest, że to jest już pewniak. Zobaczymy. O tym jeszcze deadlineie Roberta Kubicy warto powiedzieć, bo Robert Kubica sam mówił, że chciałby podjąć decyzję. Grzegorz, bardzo dziękuję za wsparcie. Póki nie powiem, że to koniec, to nie będzie koniec i tego się trzymajmy. to jest bardzo ważne zdanie. To jest zdanie, to nie jest też tak, że Robert mówi, że nie, no, no szanse są małe, no ale dopóki, do właśnie. I on nie cytuje tego, dopóki nie powiem, że to koniec. On, on sam mówi, no dopóki piłka w grze, to się gra. Piłka jest w grze. Robert no, podkreśla, że cały czas chce być w tym środowisku, że chce mieć jakieś szanse w Formule 1. I no, to też nie jest taki już łabędzi śpiew, tylko widać, że to jest jego chęć i on tę chęć na pewno przedstawił Orlenowi. Teraz Orlen musi wszystko wykalkulować, sprawdzić, co jest możliwe, w jakim budżecie, no i tyle, podjąć decyzję. Więc wydaje mi się, że naprawdę jest tu, jest tu sporo jeszcze Grzegorz Krakowiak, a nie Krychowiek. Jest tu jeszcze pewne pole marginesu, i no czekamy. Tak naprawdę im dłużej się nie możemy doczekać, tym te szanse według mnie rosną, przy czym ja cały czas podkreślam, te szanse duże raczej nie są. No ale zobaczmy, co, co będzie możliwe w najbliższych tygodniach. Myślę, że dużo też zależy od tego, ile się ile, ile się będzie pisało i mówiło o Robercie jeżeli coraz więcej, jeżeli będą pojawiały się takie teksty jak Roberto Kinkero no to może, może to świadczyć o tym, że te szanse rosną. Przy czym cały czas mówię, no nie są duże. Jeszcze tak a propos tych wypowiedzi. Roberta Kubicy, on mówił, że no, chciałby mieć swój program bardzo dziękuję Dedek Dafo za wsparcie, że chciałby mieć swój program już tak ustalany pod koniec września, że chciałby wiedzieć co będzie robił oczywiście też zdaję sobie sprawę, że no, mówię tak co roku, a co roku wychodzi inaczej i kilka razy już to było przeszkodą do lepszego programu po prostu, tak jak w DTM-ach czy w wyścigach długodystansowych, że trzeba było szykować ekipę pod LMS, a nie było to możliwe na przykład w WRT które już było dość w WEC nie było to, było to gdzieś tam bliskie. No i ten deadline też nie jest Robertowi Kubicy przesuwany. Deadline nie jest Robertowi Kubicy w smak. No bo jeżeli nie uda się w Formule 1, jeżeli będzie to nadal kierowca rezerwowy, to chciałbym mieć, no bo. Chyba nie mam wątpliwości, że Robert Kubica w tej formie minimum zostanie w Formule 1. Widać, że Orlenowi też na tym zależy, że niezależnie od tego, nawet jeżeli by nie było miejsca jako podstawowy, to Orlen i Kubica chcą pozostać w Formule 1 niezależnie od siebie. No, oczywiście będą razem i będą pewnie znowu w Alfie, chyba że się coś zmieni, ale widać, że oni chcą. I tu po prostu. Będzie ten program prawdopodobnie ponownie łączony. Zresztą sam Robert Kubica mówi. Plan A to jest bycie kierowcą podstawowym w Formule 1. Plan B to jest łączenie, czyli łączenie programów. Czyli rezerwa F1 plus jakiś tam program. No i plan C to jest jakiś inny program. Zupełnie ciekawy, czy nie rajdy. Tak się zastanawiam. To jest też wypowiedź dla Eleven Sports. Też możecie ją sobie obejrzeć na ich profilu albo gdzieś znaleźć na blogu. I te plany Roberta no, na, na pewno się przesuwają. Ale z drugiej strony Wydaje mi się, że z dość komfortowej sytuacji, dzięki współpracy z WRT, dla którego jest bardzo ważny. Robert ma pewien bufor, jeżeli chodzi o terminy. Może sobie poczekać troszkę, może mm, ma ustalone już z Vincentem Wosem, czyli szefem WRT, że słuchaj Vincent, no cały czas tam coś działamy w Formule 1, jakby się nie udało, ile możesz na mnie poczekać? Ile w miejsce w WEC na przykład, w Twojej drugiej ekipie, którą prawdopodobnie WRT wprowadzi, będzie na mnie czekało? Według mnie to miejsce może czekać nawet do lutego, bo przecież, no jeżeli już jest jest taki program, to znaleźć kierowcę do WEC będzie zapewne bardzo łatwo, szczególnie do ekipy, która prawie wygrała Le Mans, no przepraszam, wygrała Le Mans, a prawie zdobyła dublet w Le Mans, więc WRT już teraz ma świetną opinię w LMP2 i w WEC też myślę, że może mogą zawojować stawkę, no i myślę, że to miejsce Robert ma jakby już w, pew, w pewnym sensie no, umówiony. To nie jest jeszcze pewne, to nie jest tak, że to się na pewno tak wydarzy, natomiast ma tę taką bardzo mocną opcję rezerwową podwójnie, jeżeli e, rzeczy w Formule 1 nie potoczyłyby się po jego myśli. E, powoli e, przeszedłbym już do tego, co się dzieje w e, Formule 1, ale jeszcze spojrzę właśnie w tym, e, w tym, e, e, w tym kontekście, co piszecie e, na temat Roberta Kubicy i e, jego szans. Podobno e, Lando Norris miał być kierowcą Lando Boris, gdzie się napisało, Sebastian, miał być kierowcą Red Bull'a. E, ostatnie info. E, to od razu tak odpowiem. E, to było tak, że e, zanim Londano, Lando Norris przedłużył e, umowę z e, Red Bull'em, to e, przepraszam, z, z McLarenem, to Helmut Marko się z nim kontaktował e, właśnie w sprawie e, no, pewnie posady po Sergio Perezie, e, czy ewentualnie kogoś do Alfa Tauri. Nie, nie sądzę. No, w każdym razie m, gdzieś tam był kontakt, no i e, o, ostatecznie wiemy, jak się skończyło. Więc Helmut Marko widzę, że sąduje bardzo mocno rynek, no ale od tego jest dobry menadżer, menadżer zespołu, żeby szukać różnych opcji i je rozważać i gdzieś tam szukać, po prostu gdzieś łowić tą, zarzucać wędkę, może się coś dobrego zjawi. Michał Kaczmarek, czyli czas działa na naszą korzyść? Według mnie tak. I według mnie im więcej się zacznie teraz o Robercie pisać, a trzeba przyznać, że w porównaniu z tym, co było miesiąc temu, to o Robercie dużo się teraz y, pisze, to bardzo te dwa starty w, y, na Zandvoort i na Moncy pomogły, no ale mimo wszystko o Robercie cały czas się pisze i cały czas wymienia się go w gronie kandydatów. To nie jest tak, że on jest całkowicie pomijany, oczywiście e, raczej patrzy się na tych z Formuły 2 i Fred Vasse też raczej o nich mówi, ale gdzieś ten Robert Kubica jest powiedzmy, za Antonio Giovinazzi, jeżeli chodzi o póki co notowania. Sam Robert mówi, że on pewnie nie jest na szczycie listy, ale według mnie jest jakieś, jakaś furtka do tego, żeby na szczycie tej listy się znalazł. Może chcą podbić cenę dla Orlenu, I can play. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że PK Orlen już przedstawił swoje warunki, jakie może maksymalnie dać i tutaj nie ma raczej takiej licytacji, jest po prostu rozważanie opcji, czy czasem taki kierowca jak Robert Kubica na jeden rok nie będzie lepszy niż Guan Jużu na jeden rok. Według mnie będzie lepszy, zdecydowanie więc no, no nie wiem, nie wiem co siedzi w głowie Freda Wassera. Dlaczego Fredrik nie lubi Roberta? No tak, rzeczywiście krąży taka opinia, no cóż, różne są opinie, czy nie lubi? Nie wiem. Pamiętajmy, że troszkę. W... Pamiętajmy, kto był szefem zespołu, kto był szefem Renault, kiedy Robert Kubica zaliczał swoje jakieś tam jazdy z Renault w 2016 roku, na przykład w Formule Renault. To oczywiście są nie Formule Renault, tylko w Renault Sports Trophy. Pamiętajmy, no to to są jednak różne programy, natomiast, mimo wszystko, gdzieś tam Fred Wacer się przebijał. No, tym, który dał szansę Robertowi w 2017 roku, właśnie nie był Fred Wasser, tylko już Siri La No i generalnie być może jest coś na rzeczy, być może, no pamiętamy, że też no, może to chodzi o jakieś kwestie ser juniorskich, przecież ART no, dość mocno działało wówczas jeszcze pod innymi nazwami, być może tam jakieś powstały, no nie wiem, no, no nie, nigdy nie wiemy. Ci ludzie, em, myślimy sobie i my ich oceniamy tylko na podstawie tego, co widzimy w F1, ale tak naprawdę to jest środowisko, które się miesza i przeplata przez y, ostatnie 2-3 dekady e, i nigdy nie możemy powiedzieć, dlaczego jeden nie lubi drugiego, bo różne kontakty wchodziły w grę. Ja nie wiem, czy tak jest, ja nie wiem, no wydaje mi się, że mm, dość y, to, że to nie jest rzeczywiście jakaś miłość, tak jak Wasera z, nie wiem, z, 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 z Geminacim, czy nawet z Kimim, ale że cały czas z szacunkiem się wymawia, wypowiada Fred Wasser o e, Robercie. No pytanie, ile w tym biznesu, ile w tym marketingu, a ile rzeczywistej sympatii. Mm, no ale nie odpowiem Ci Marek, czy rzeczywiście Fred Wasser nie lubi, i, a jeżeli tak, to dlaczego Roberta Kubica. Hmm. Simulator team. Robert jest związany z Orlenem, a to zamyka dostęp do wielu dobrych teamów mających długoterminowe umowy z innymi koncernami paliwowymi. I tak, i nie. No, pytanie, to jest właśnie kwestia tego, widzę, że wiele osób na przykład by chciało, i chyba dla prestiżu, żeby Robert był rezerwowym w lepszym zespole. Tylko co daje bycie w rezerwowym w Ferrari, McLarenie, Mercedesie, nawet w Astonie? No, z akcji na torze nie daje nic. Daje to, czego Robert nie lubi, czyli obowiązki marketingowe, siedzenie w garażu, gapienie się w monitor. Chyba nie o to chodzi. Jazda, możliwość przejechania 160 okrążeń polidem Formuły 1 w Barcelonie podczas testów. Możliwość przejechania. No kilkudziesięciu albo nawet ponad setki okrążeń w pierwszych treningach podczas weekendów wyścigowych, no, okazało się, że też możliwość przejechania dwóch wyścigów Formuły 1 chyba jest znacznie atrakcyjniejsza, nawet w takim zespole no, z końca stawki jak Alfa, niż siedzenie przed monitorem. Jasne, no, lepiej żeby zastąpić kogoś w Ferrari niż w Alfie, no ale to widzimy, że to, to jest tak bardzo, bardzo różnie, bo są kierowcy w McLarenie na przykład, czy w Mercedesie byli kierowcy rezerwowi, a ostatecznie został użyty George Russell, to samo było w Astonie Martinie, kiedy, kiedyś, czy wówczas w Racing Point, kiedyś ściągano Niko Hulkenberga, więc no, jest, jest, jest tutaj pewna e, kwestia do rozważenia taka, tego, co Robert chce, czyli po prostu mieć styczność i mieć kontakt z prowadzeniem bolidu Formuły 1, a nie z samym padokiem. Jego padok, co już wielokrotnie podkreślał, niezbyt interesuje, że to jest mniej atrakcyjna dla niego część Formuły 1. Więc no, wydaje mi się, e, że po, po prostu te, te zespoły mogłyby być opcją dla Roberta już bez Orlenu, ale wówczas nie dostałby tak dużo, jak dostaje w Alfie z Orlenem. I, i tyle. Okej. Okay. Eee, przepraszam za zaobrażanie, Antonio. Przepraszam. <grytanie> eee, długo trwa z Alfą i rzeczywiście nie zapowiadało się, że tak to będzie długo trwało, nie, bo, bo przecież oni już mówili, pierwsze wypowiedzi czerwcowe i lipcowe Freda Wasera mówiły, że to na spa to już oni by chcieli koło spa ogłaszać. A no, sprawa się mega przedłużyła, co znaczy, że Gdzieś tam jest jeszcze duża niepewność. O co chodzi z tą możliwą karą za silnik dla Hamiltona? Ma mieć silnik na nowy w przyszłym wyścigu. To znaczy, zastanawiają się i prawdopodobnie. Y Prawdopodobnie wymienił silnik na Grand Prix Meksyku. Grand Prix Meksyku jest na bardzo dużych wysokościach i wtedy no, chodzi o to, żeby ten silnik miał wystarczająco dużo mocy, żeby e, po prostu na no, w tym rozrzedzonym powietrzu e, e, lepiej działać, więc dlatego e, prawdopodobnie Mercedes weźmie tę karę ostatecznie e, i ja się dziwię, dlaczego tego nie zrobili w Rosji, bo wynik mógłby być podobny, a strata na pewno mniejsza. Dobra, Dedek Dafo, jak Orlen wyłoży 30 milionów to sprawa będzie załatwiona? No właśnie według mnie nie i to może powtórzę się, ponieważ widzę, że niektórzy może nie słuchali tego co mówiłem, nie mieli okazji wysłuchać poprzedniego vloga z weekendu, powtórzę się, dużo zależy od tych układów, układzików, niestety obecna Formuła 1 to nie tylko, to, to już nawet nie jest ten stan, że wystarczą same pieniądze, tak jak w przypadku Latifiego czy Mazepina, to jeszcze było możliwe rok temu czy dwa lata temu, Teraz już trzeba mieć jakieś układy, układziki, ktoś cię musi w padoku lubić, z kimś musisz być w jakimś programie juniorskim, gdzieś musisz mieć jakiegoś producenta, producenta samochodów za sobą, no bo producent samochodów zazwyczaj nikomu nie wadzi, A, tak jak na przykład dostawca czy producent paliwowy, prawda, jak, jak wspomnieliście z Orlenem, więc... Jest według mnie nie tylko pieniądze, talent, szybkość na torze i tak dalej, co Robert ma jakby w tym samym pakiecie, ale jeszcze ma rzeczy, no, której nie przeskoczy, czyli właśnie mocny rynek zbytu, który za nim stoi, jakieś koneksje, jakieś układy, no coś w tym stylu. To za nim niestety nie przemawia, no i tutaj możemy tylko winić pecha, że, że, tak, się, że tak się stało. Dobra, czy może słyszałem wypowiedź Lorenza Stroll'a, a na jaki temat One Love? E, bo, bo niestety nie wiem. E, dobra, patrzę jeszcze co, co pisaliście. E, Darek Łukasiewicz, bardzo dziękuję za wsparcie. Będzie na piwko. E, tak, przyda się. Mówi się Jumbo, przepraszam, e, Jaran e, to w takim razie Jaran czy Jaran? <laughs> A może jeszcze inaczej. Ale dobra, sorry. E, ja e, mówi się Jumbo, no to, to Jumbo. To, to nawet prościej po polsku bardziej. E, Okej, okay. jeszcze, jeszcze patrzę. E, nie chcę się śpieszyć z decyzją. Jeżeli spojrzy się na globalny obraz, to chcę się skupić na tym, co robią kandydaci i dać im czas na pokazanie, co potrafią wszyscy, mówi Waser. No tak, to jest cytat właśnie z Freda. No, no cóż, no, no niech patrzy chłop, niech, niech sobie wyrabia jakieś zdanie. My, my jakieś tam e, zdanie mamy. E, co tam z treningami Roberta, Jacek, pytasz? Bardzo ciekawa kwestia, bo Robert przyjechał no, właśnie, jak liczyć te treningi Roberta Kubicy w, w, na Moncy na przykład? Bo Robert miał być na Moncy. I nie wiadomo, czy nie miał tam jechać, znaczy na pewno nie miał tam jechać pierwszego treningu, no bo to był weekend z, e, z tym wyścigiem sprinterskim. Natomiast, czy e, zaliczą z tej puli, których prawdopodobnie pięciu albo sześciu treningów, które miał mieć Robert w tym sezonie, czy zaliczą ten, ten trening z mący, właśnie tego nie wiem. Do końca sezonu zostały tylko, tylko siedem tylko rund i Robert jeszcze dwa razy powinien minimum pojechać. Obstawiam na 100% Abu Dhabi, że tam Robert pojedzie pierwszy trening. E, pytanie jeszcze, kiedy może pojechać ten pierwszy trening. Czy to będzie no, podczas którejś z najbliższych rund, na przykład Turcja? No, no, to może być ciekawe, chociaż nie sądzę. Być może jakieś, jakieś jeszcze Interlagos, coś takiego, no, bo nie sądzę, aby to się stało w Arabii Saudyjskiej na przykład. No, poczekamy. To jest kwestia, która się okaże na tydzień przed danym wyścigiem, no ale to schodzi na plan dalszy w kontekście tych ostatnich wydarzeń. Czy są jakieś dobre serie sprintowe w Europie, które mogą być atrakcyjne dla Roberta po upadku DTM? No, DTM nie upadło, podobno świetnie się trzyma. No, właśnie jest, jest kiepsko z tymi seriami sprinterskimi. Powiem Wam szczerze, Indykar bardzo mocno rośnie w siłę, jeżeli chodzi o też rozpoznawalność w, wśród kibiców motorsportu, również w Polsce. No, jest super formuła Alto w Tych w Europie serii sprinterskich, takich, no, już nie mówię o bolidach w ogóle, no bo to. Już już jest inna bajka, no ale y, auta z dachem, no to raczej nie ma. Tak naprawdę, taką serią sprinterską to się stało teraz LMS, e, 4 godziny jazdy. No a poza tym, to, to ta, no, o takim prestiżu, o, o zasięgu, który był, był porównywalny choćby z WC, z LMS-em, e, no to jest ich to jest, to jest po prostu naprawdę mało. E, e, znaczy ja, ja też mówię, że Antonio ma prędkość, ale za dużo popełnia błędów. To prawda. E, czy ma prędkość? No ma, no. Pamiętamy też, jak zaczynał w Formule 1, jak, jak te weekendy dla niego się kończyły. no Myślę, że generalnie jest to szybki kierowca, tylko taki trochę grożna nowaty, który, no, tak jak na Monce, podpalił się zupełnie niepotrzebnie, miał już szóste miejsce, mógł sobie spokojnie chłop jechać i tylko gdzieś tam liczyć na to, że zespół nie popełni błędu. Natomiast on jeszcze chciał wyprzedzić sańca i przejechał na wprost, wyskoczył tuż pod koła Hiszpana i się skończyło, jak się skończyło. Także no, rzeczywiście jest to kierowca szybki, no bo inaczej nie trafiłby do formuły. Jeden, ale nie jest to kierowca kompletny który taki, czy taki kierowca wyścigowy powiedzmy, o w ten sposób i to jest e, dobre jego określenie. E, czy odbiór medialny, szum, e, jak się pisze o kierowcy w prasie, mediach może dorzucić cegiełkę do decyzji o fotelu? I can play. E, tak, tak, to, to musi być po prostu jakieś pewne medialne uzasadnienie tego, że e, no dany kierowca trafia do Formuły 1. E, zawsze zespoły tego szukają. Oczywiście zdarzali się kierowcy jeszcze w zamieszłych historii, ale nawet teraz Nikita Mazepin, którzy no trafiali do Formuły 1, no, no okej, okay. ale z drugiej strony Mazepin zaliczył kilka testów w. w w Formule 1 nawet z Mercedesem, tam był szybki, no bo trudno nie być szybkim w Mercedesie w 2018 roku, no i no mówiło się, że to jest bardzo szybki kierowca że przecież on też bił się z wielkim Tsunodą, jak równy z równym w wielu rundach Formuły 2, więc jak stawiano, że Tsunoda to taki talent, no to Mazepin, który z nim walczył, no to też jest wielki talent no jak się okazuje, Formuła 1 mocno zweryfikowała obu, no ale musi być dobra prasa na temat obu kierowców a propos e, młodych kierowców to od razu przejdziemy tak płynnie do do tych serii, do tych informacji z innych serii, do tych informacji z Formuły 1, no bo wiadomo już, że dwa treningi w przyszłym sezonie będą musiały być oddane przez każdy z zespołów dla młodego kierowcy. Co to oznacza młody kierowca, debiutant, tak zwany Ruki? To oznacza, że to jest kierowca, który nie przejechał jeszcze w swojej karierze żadnego wyścigu Formuły 1. No, i nie wiadomo, czy zostanie wprowadzony jakiś limit wieku, czy to będą kierowcy z konkretnych serii wyścigowych. Myślę, że raczej nie. bo Na przykład, McLaren mógłby sobie wpuścić Aleks... Pato Awarda na test do Formuły 1, co też by było, było ogromnym sukcesem, jeżeli chodzi o Amerykę medialną. Więc wydaje mi się, że to będą po prostu debiutanci, którzy, no nie wiem, do 25 roku życia. Także dwa treningi pierwsze treningi w sezonie 2022 będą. Musiały dla takich kierowców trafić. To jest dość ciekawa informacja i jeszcze czekamy na dokładnie szczegóły tego tego. O Sierotkinie też się za dużo nie, chyba nie pisało. Tak, Rafał, masz rację, przy czym o Sirotkinie najwięcej pisało się w latach 2014-2015. On, on miał nawet trafić i zostać najmłodszym kierowcą w historii w Formule 1 w 2014 roku. Miał trafić do Formuły 1 wcześniej niż Max Verstappen, ale wtedy ta sprawa ucichła no i koniec końców Sierotkin znalazł finansowanie, żeby w 2018 roku trafić do Williamsa i to rzeczywiście jest taki też cicha pęk kandydat, no ale z Williamsa, po William się wtedy mogliśmy się e, wszystkiego spodziewać, prawda? E, Okej, okay, no to kolejne wieści z formuły 1. Dzisiaj opublikowałem taką, taką zbiorczą, e, zbiorczo, zbiorczy tekst, między innymi o silnikach. No i pytaliście o... Audi i Porsche w Formule 1, tak, no, mają wejść od 2026 roku do Formuły 1. Wtedy będzie obowiązywała nowa Formuła silnikowa. Na czym ona będzie polegała? No będą po prostu będą inne jednostki, jednostki bardziej ekologiczne, jednostki w których większą rolę będzie odgrywał ten element elektryczny, czyli odzyskiwanie energii, większe baterie itd. Ta moc obecnie z 150 koni mechanicznych w przeliczeniu na konie mechaniczne zostanie zwiększona do 465 koni mechanicznych. Więc to będzie prawie trzykrotny skok. Ma zostać zlikwidowane MGUH, które jest generalnie bardzo drogie i mało efektywne, i mało też wykorzystywane, przenoszone na samochody, na samochody normalne natomiast to był też warunek Audi i Porsche że one wejdą jeżeli nie będzie MGU jeżeli one będą musiały wchodzić i rozwijać tego więc minimum jako dostawcy silników wchodzą natomiast pojawiły się też plotki że oni w ogóle mogą wejść z własnym zespołem do Formuły 1 z własnymi zespołami do Formuły 1 bo Audi ma Red Bullowi dostarczać też jednostki napędowe, póki co Red Bull będzie na swoich jeździł przy wsparciu Hondy no ale to by była bardzo ciekawa informacja pewnie has się wykruszy po 2021 w 2025 roku, być może jeszcze jakiś inny zespół, być może tutaj Red Bull ograniczy trochę, jeżeli chodzi o Alfa Tauri. No ale powinno zostać 10 zespołów, a może będziemy mieli nawet coś więcej w stawce. I tutaj, Automotor On Sport przekazał takie no, pierwsze szczegóły tych, tych umów dotyczących silników. Nawet mówi się o tym, że może wejść aktywna aerodynamika.